kanał Niebajki. Katecheza dla dzieci przedszkolnych. Bo wiara rodzi się ze słuchania. Odcinek 9. Pan Jezus nam się narodził. Drogie dzieci, Najświętsza Maria Panna była poślubiona świętemu Józefowi. Mieszkali w małym domku w Nazarecie. Tam oczekiwali przyjścia dzieciątka Jezus. Ale pewnego dnia święty Józef wrócił do domu i powiedział Maryi: musimy wyruszyć w podróż do miasta Betlejem. Cesarz rzymski wydał takie polecenie. Matka Boża odpowiedziała świętemu Józefowi: będziemy mu posłuszni. To była bardzo długa podróż. Święty Józef pomógł Maryi wsiąść na grzbiet osiołka, a on sam szedł obok niej. Szli tak wiele dni. W drodze spotkali wielu ludzi, którzy również zmierzali do Betlejem, aby być posłuszni cesarzowi. Kiedy w końcu dotarli do celu, była już noc, było im zimno i byli bardzo zmęczeni. Święty Józef szukał miejsca, aby mogli przenocować. Pukał do jednego, potem do drugiego domu. Mówił: bardzo proszę, czy moglibyśmy tutaj zostać na jedną noc? Ale było wówczas tak dużo ludzi, którzy przybyli do Betlejem, że wszędzie słyszeli odpowiedź: nie, nie mamy miejsca. Jednak święty Józef i Matka Boża nie narzekali. Mówili: Pan Bóg będzie się nami opiekował. W jednym z domów pewien człowiek zlitował się nad nimi. Powiedział do świętego Józefa: jest niedaleko stąd mała stajnia. Tam mają schronienie moje zwierzęta. Gdy jest zimno, możecie tam spędzić noc, jeśli chcecie. Święty Józef podziękował i razem z Maryją poszli zobaczyć to miejsce. Stajenka była ciemna, brudna i zimna. Więc święty Józef rozpalił ogień, a Najświętsza Maria Panna oczyściła nieco pomieszczenie. W środku znajdowały się zwierzęta: osiołek, wół, baranki. Był tam także żłóbek, z którego jadły zwierzęta. I tak oto, około północy, kiedy Maria modliła się, Pan Bóg dał jej swojego Syna. Pan Jezus narodził się. Maryja uklękła przed swoim Synem, który jest Bogiem. Owinęła Go w pieluszki, które zabrała ze sobą. Położyła malutkie dziecię na sianie w żłóbku. Święty Józef zbliżył się i ukląkł przed swoim Bogiem, który zstąpił z wysokości nieba, aby nas zbawić. Dobry Bóg dotrzymał swojej obietnicy. Pan Jezus narodził się w Betlejem, w pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia. Są to zarazem urodziny Pana Jezusa. Tej samej nocy, w której narodził się Pan Jezus, kilku biednych pasterzy strzegło swoich owiec na wzgórzu. Nagle zstąpili z nieba aniołowie, aby im powiedzieć: chcemy wam ogłosić radosną nowinę. Narodził się Zbawiciel. Pasterze z pośpiechem udali się do stajenki i znaleźli malutkie dziecię Jezus położone w żłóbku blisko Maryi i Józefa. Pasterze byli szczęśliwi. Uklękli przed Synem Bożym i patrzyli szeroko otwartymi oczami na malutkiego Pana Jezusa. Ach, gdyby tylko mogli zostać tu z Nim na zawsze. Następnie odeszli i wszystkim opowiadali o tym, co zobaczyli i usłyszeli. Mały domek Pana Jezusa. Kościół jest mieszkaniem Pana Boga. Czy wy także
Podobnie jak pasterze, odczuwacie radość, kiedy chodzicie do kościoła, aby zobaczyć tam Pana Jezusa? Pan Jezus mieszka w tabernakulum. Tabernakulum znajduje się na ołtarzu, czyli tam, gdzie ksiądz odprawia mszę świętą. Tabernakulum to maleńki dom Pana Jezusa. Pan Jezus jest tam prawdziwie obecny. Dokładnie tak, jak w szopce betlejemskiej. Z tym wyjątkiem, że nie możemy Go zobaczyć. Ale możemy do Niego mówić, ponieważ On nas słyszy. Przyjrzyjcie się dokładnie obrazkowi. Czy widzicie, gdzie znajduje się ołtarz i tabernakulum? Pan Jezus cieszy się bardzo, kiedy przychodzicie do Niego do kościoła. Podobnie jak pasterze, klęczcie przed Nim, ponieważ On jest Bogiem. I myślcie o małym Panu Jezusie, który jest Synem Boga. Pytania. Jak ma na imię Syn Boży, który stał się człowiekiem? Syn Boży, który stał się człowiekiem, ma na imię Jezus Chrystus. Kiedy narodził się Pan Jezus? Pan Jezus narodził się pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia. Pytania do katechezy dziewiątej. Gdzie mieszkali Najświętsza Dziewica i Święty Józef? Dlaczego musieli wyruszyć w podróż? Dokąd wyruszyli? Co się zdarzyło, gdy dotarli na miejsce? Czy skarżyli się na coś? Jakie miejsce znaleźli, aby spędzić noc? Czy to miejsce było przytulne i wygodne? Co zrobiła Matka Boża, gdy narodził się Pan Jezus? Czym jest Święto Bożego Narodzenia? Co zrobili Matka Najświętsza i Święty Józef, kiedy narodził się Pan Jezus? Kim jest Matka Pana Jezusa? Gdzie Maryja położyła Dzieciątko Jezus? Kto ogłosił pasterzom, aby poszli zobaczyć maleńkiego Pana Jezusa? Co zrobili pasterze, gdy znaleźli Pana Jezusa w szopie? Czy byli szczęśliwi? Co następnie zrobili pasterze, gdy opuścili szopę? A wy? Gdzie możecie odwiedzić Pana Jezusa? Gdzie znajdziecie Jego mały dom? W okresie Bożego Narodzenia pójdźcie nawiedzić szopkę w kościele. Podziękujcie małemu Panu Jezusowi za Jego przyjście na ziemię i życzcie Mu wszystkiego najlepszego z okazji Jego urodzin. Podarujcie Mu wasze serce. Zadanie. Spróbuj namalować szopkę, w której znajduje się maleńki Pan Jezus, Matka Boża i Święty Józef oraz inne osoby, które im towarzyszyły. Nie zapomnij również o zwierzętach.